Rodacy. I rodaczki. Czworacy i czworaczki. Dość już tych kabaretów politycznych, tych kawałów abstrakcyjnych, tych sztuczek podejrzanych, tych absurdalnych kojarzeń i całego tego memułania. Weźmy przykład z Majewskiego. Ten nie memuła, a jak coś powie, no to boki zrywać. Dość tej całej pederastii artystycznej i tego zaciemniania horyzontu myśli współczesnej. Na przykład Majewski nie zaciemnia. Precz z fałszywą łudą sceniczną, pozostawiającą wiele do życzenia. Zerwi, dobry, dobry. Zerwijmy z tym chwiejnym balansowaniem na krawędzi egzystencjalizmu i wegetarianizmu. Skończmy, skorygujmy i skonfrontujmy. Na przykład Majewski. Skończył, skorygował, a teraz konfrontuje. Nie oglądajmy się tam na różne prądy, prądziki, arabeski, frykasy i frytki. Na przykład Majewski. Ten się nie obgląda, wprowadza mechanizację do stajni i gdzie może. My też bierzmy z niego, wprowadźmy, zmechanizujmy, podnieśmy. Na przykład Majewski podniósł wydajność z 1 hektara i przeniósł ją na 2 hektar. My też podnieśmy, postawmy, niech se stoi. Odrzućmy od siebie precz te sny o Tahiti, pełne wulgarnego erotyzmu i rozgrzanego do czerwoności dadaizmu. Ścięgieł. Sięgnijmy w głąb dnia codziennego. Na przykład Majewski sięgnął. Co tam namacał, nie powiedział. Ale my wiemy. To skromny człowiek z byle gównem nie wyskoczył. A więc kontrolujmy i zapomnijmy. Złączmy i zerwijmy. Stwórzmy i zbóżmy i przejdźmy nad tym do porządku dziennego. Na przykład Majewski przeszedł do historii, ale on tu jeszcze wróci.